wam dzisiaj, jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. Na samym początku bardzo ważna informacja na dole w przypiętym komentarzu. Na samym początku tego przypiętego komentarza będą kody, kody na primogamy Trzy kody, które łącznie dadzą 300 Primogemów i tam jakieś szmaty ze XP, kryształki i more. I są one ważne przez ograniczony czas, 24 godziny od momentu, kiedy ruszył stream, czyli bodajże do godziny 18 dzisiaj powinny być ważne. Mam nadzieję, że zdążyliście już, a jeżeli nie, to oglądacie ten odcinek relatywnie szybko i jeszcze zdążycie. To są te same kody, które Podpinaliśmy na Discordzie, podpinaliśmy wczoraj na streamie. Dorzuciłem do wczorajszego filmiku, więc trąbimy z każdej strony. Ale jeżeli ktoś się jeszcze nie załapał 300 primogemów, to akurat piechotą nie chodzi. No to przechodzimy bardzo szybko do streama i postaram się w bardzo zwięzły i szybki sposób mówić, bo ten stream był dość długi. A więc jak mam robić odcinek zbiorczy, to niech on będzie zwarty i taki, no, koherentny. Mieliśmy czwórkę prowadzących, był aktor podkładający głos za Travelera, była aktorka, która podkłada głos za Klee, za Barbarę oraz za Jean, to znaczy trzy różne. Nie było Paimona, z tego co rozumiem, aktorka. Podkładająca głos za Paimona ma dalej problemy zdrowotne i nie mogła być, nie dała rady, więc trzymamy kciuki za Paimona. Lecimy po kolei: stream rozpoczął się praktycznie od nowego trailera, który pokazuje co, gdzie, jak i jest. zapowiedzią, drobną zapowiedzią drogi do Inazumy, tam pod koniec mogliśmy usłyszeć głos kazuły. I jak zawsze, jak zawsze z tego typu trailerami bywa, pokazują nam co i jak bez składu, co prawda. Więc zanim te eventy się nie pojawią i nie nastąpią, to trudno troszkę się rozeznać, co nie do końca pokazali, ale później z perspektywy czasu, będziemy patrzyli na to, co było w tym trailerze, a to było to, to było tamto, to było siamto, po prostu pozamieniali miejscami i wrzucili te co fajniejsze wizualnie fragmenty, tak żeby nas zachwycić. A zachwycające to faktycznie jest. Przede wszystkim nie ma nowej postaci czterogwiazdkowej, przynajmniej nie została zapowiedziana. Może nas czymś zaskoczą na ostatnią chwilę, ale wątpię. Za to jest nowa pięciogwiazdkowa postać, która się nazywa Kadeara Kazua. K kedara? Kedal, kedara? Nie ma pojęcia, jak to się czyta. Po naszemu to powinno być Wiatr Tysiąca Liści. Jest to postać męska nastolatek, oczywiście wizja, anemo i biega z jednoręcznym mieczem. Jest to pierwszy grywalny bohater z Inazumy, i tymczasowo został przygarnięty przez Bejdu, którą nazywa starszą siostrą. I oficjalnie, oficjalnie należy do floty Crux. Ale żeby nie było, z Inazumy to on jest uciekinierem, i Shogunat Inazumy to właściwie na niego poluje. Nie wiem, czy wydali list gońszy za gościem, ale za bardzo wrócić nie może. A tu trochę skucha, bo wygląda na to, że on nas będzie z powrotem do Inazumy prowadził. Niektóre teksty, które na jego temat rzucali, mnie rozczulały, bo to było takie jak coś w stylu randka w ciemno. Bardzo kocha naturę i patrzyć się na morze, dlatego też zazwyczaj siedzi tam na tym gnieździe bocianym, czy jak to się nazywa na statku. I gra na liściu. Jego standardowy atak nazywa się Garyu Bladework i jest to standardowych pięć machnięć mieczem jednoręcznym. Ciekawie zaczyna się robić przy plunging ataku, bo jego atak z wyskoku ma specjalne bajery które działają szczególnie z jego E, z jego elemental skillem. Jego elemental skill nazywa się Chihaya Furu, chyba tak to się czyta i kazuła puszcza wiatry. Znaczy tak technicznie naprawdę tak. Wir wiatru będzie ściągał przeciwników w jego kierunku, czyli przyciągał wrogów do naszego wojownika, tworząc mały obszar, na którym przeciwnicy będą zgarniali obrażenia od Anemo. Ten wir w pewnym momencie wystrzeli kazułę w powietrze, który nie lub bardziej zawisnie na kilka ładnych sekund i kiedy wtedy wykon mamy standardowy atak, zrobimy ten plunging atak w dół, to się połączy w specjalną wersję tego Cheeha furu, która zada większe obrażenia od Anemo na danym obszarze. To wszystko, kiedy tapniemy E, kiedy przytrzymamy E, wykonamy dokładnie to samo, tylko obszar będzie większy, obrażenia będą większe, więcej przeciwników na większym obszarze zostanie ściągniętych, większe obrażenia od Anemo i większe łup, łup- 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 na samym końcu. Jego burst, jego Q nazywa się Manu No Ito, jakoś tak. Jest to pojedyncze ciągnięcie, które robi obszarowe Anemo obrażenia. I mamy sytuację, w której droga miecza pozostawia za sobą drogę liści zwaną Ruka Akino, która zadaje obszarowe obrażenia. Od Anemo w określonych interwałach, czyli ktokolwiek w tym stoi, będzie dostawał rytmicznie obrażenia, coś takiego jak, nie wiem, stanie w ulcze Diony. Więc Kazła jest tą nową postacią pięciokwiatkową, która pojawi się w aktualizacji 1.6 i oczywiście, jak ona się pojawi, no pojawi się na banerze i będzie to drugi baner, bo pierwszy baner będzie najwyraźniej banerem z Kli i tu by się wszystko zgadzało z tym, co zaraz usłyszycie i o czym Wam będę opowiadał. Więc pierwszy baner Kli, drugi baner Kazua. Będzie również baner ze specjalnymi broniami i będzie to pięciokwiatkowy. Gwiazdkowy miecz Freedom Sworn. I będzie to miecz chyba dedykowany mniej lub bardziej pod Kazuje, Ale tutaj pewności nie mam, bo szczerze powiedziawszy, pokazywali go całkowicie innym mieczem przez cały czas. I tego Freedom Sworna w łapkach nie dzierżył chyba ani przez ułamek sekundy. Więc jeżeli jest to dedykowany miecz pod niego, to ja się do. No... Nie spodziewałem. Wizualnie do niego nie pasuje moim zdaniem bardzo. Ale jest to miecz, który kontynuuje jakoś myśl wizualną tego, co działo się z Painem, czyli z banerem, który mieliśmy właśnie. Właściwie dalej mamy, więc mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. Jeśli chodzi o nową czterogwiazdkową broń, która pojawi się na banerze, to jest Mitternacht's Waltz i jest to broń dedykowana pod Fischl. Lecimy dalej: będzie nowy cotygodniowy boss, nazywa się Mago Kenki. I jeżeli dobrze rozumiem informacje docierające do mnie z bety będzie to ten trudniejszy boss. Będzie... Będzie się on znajdował oczywiście na nowym kawałku mapy i będzie odblokowany z tego co rozumiem, poprzez wykonanie nowego rozdziału Archon Quest'a, który będzie tam w jakiś sposób powiązany z Kazuą. To jest ten wielki samuraj z tą taką tarczą, maską, która się składa i rozkłada, która ma własne działania. Na przykład nie jesteście w stanie atakować magukenki z dystansu, bo te maski będą łapały strzały po drodze, które lecą w samuraja. Jak już wspomniałem, będzie nowy Archon Quest, będzie to quest związany poniekąd z kazułą, i będzie to droga do Inazuma. Tak, właściwie początek drogie, właściwie takie zebranie na razie w tawernie i umówienie planu Co dalej! I ze streama, pomijając spoilery, ze streama wiemy tyle, że niezbędna nam będzie bajdu z flotą Krux i kazuła, bo na nie tak łatwo się dostać, wiecie, nie wchodzi się od tak po prostu do Mordoru. I jako taka jest chroniona również przez pogodę, przynajmniej tak zrozumiałem, z chińskiej wersji tego streama. I jeżeli dobrze interpretuję tego chińskiego streama, to jest coś w stylu magicznej burzy, która powstrzymuje podróżników przed dostępnym. Zostaniem się do inazumy. Więc możecie mieć mapę, możecie mieć statek i możecie próć falę aż do inazumy. No do momentu, aż magiczna burza nie zacznie was walić pierunami, nie rozwali wam statku i tyle z was było, nie raczej nie dopłyniecie. Wtedy patrząc po tym, jak dużo energii na pływanie mają bohaterowie w gęszynie. Więc więc, jeżeli nie zostanie to fabularnie w jakiś sposób rozwiązane inaczej, to wydaje mi się, że wpław nie damy rady, i dlatego też będzie nam potrzebny kazuła, żeby nas poprowadził, bo może on zna jakieś triki, jak się tam dostać i może. Dlatego ten Shogunat na niego poluje. A może nie, nie wiem. Zobaczymy. Cieszy mnie niezmiernie i okrutnie, że nowy Arkond Quest się za chwilę zaczyna. Lecimy dalej, lecimy dalej do eventu. Będzie coś, co się nazywa Midsummer Island Adventure. I na przygodę zabiera nas kli, bo lecimy jej pomóc pokonać kogoś, kto się nazywa Dodoking. I tutaj jest drobne, takiem, kto to może być, kto to może być. Czyli to głos jest z megafonu. Zobaczymy, wydaje mi się, że to może być śmieszna historia, ale. Ale bez spoilerów trzymamy kciuki, żebyśmy bawili się dobrze i żeby Kli bawiła się dobrze. Wydaje mi się, że Kli będzie się bawiła bardzo dobrze. Wracając, ten dodoking grozi, że odbierze dodoko Kli czyli musimy się tam pojawić i stanąć do równej walki na bombę. Co możemy zgarnąć w tym całym Midsummer Island Adventure? Przede wszystkim będziemy farmili waluty chyba dwie. Jedna się nazywa Shiny Flotsam, a druga to są Mini Harpastumy. I będziemy mogli za to odblokować coś, co się nazywa Dodoco Tails jest to czterogwiazdkowy katalyst dedykowany pod kli, ale ogólnie to jest dość dobry katalyst. Naprawdę świetny. I podobnie jak ze wszystkimi innymi poprzedzającymi eventami, które mieliśmy, będziemy w stanie go od razu machnąć na maksymalny rank, wykonując questy i odbierając specjalne rzeczy ze sklepu. Możliwe, że tymi specjalnymi rzeczami będzie coś, co się nazywa Fragments of Innocence, czyli te karteczki, które powinniście w tym momencie widzieć wśród nagród, a które w żaden sposób nie zostały ani w chińskim, ani w angielskim streamie opisane jakoś dokładniej. Będzie również coś, co się nazywa Northlander Billet Trove. Jest to skrzyneczka, po otworzeniu której dostaniemy do wyboru jeden z modeli na broń. Czyli jeżeli potrzebujecie wykrawcić włócznie, a wam włócznie nie lecą, niestety, to otwierając Northlander Billet Trove Możecie wybrać ze wszystkich innych modeli broni do wykucia właśnie włócznie. To jest ten wzorzec broni, który leci jak chce, a zazwyczaj nie chce z bossów. Oprócz tego będzie oczywiście korona, primogemy i różne mebelki do domu. Wydaje mi się, że na pewno będzie gramofon możliwe, że jeszcze coś do housingu się tam trafi. Lecimy dalej, bo mamy nową mechanikę, coś co na betach było nazywane skiffem, dostało swoją nową nazwę, i jest to Wave Rider Boat. Będzie to nowa mechanika poruszania się między wysepkami. Na tych wysepkach będą specjalne miejsca, gdzie będziemy mogli. Przywołać do siebie ten statek, takie kotwiczki, jakby pseudoporty, nazwijmy to w ten sposób. I to jest mechanika, którą można się bawić w kopie. Co prawda, nasi znajomi nie będą mogli wejść na nasz statek, ale będą mogli przywołać własny, co oznacza, że będziemy mogli w cztery stateczki popierniczać po falach. Zanim dojdziemy do wszystkich tych questowych, eventowych rzeczy, do których nam stateczek będzie potrzebny, to przyda nam się on, prócz do eventów, również do trawersu przestrzeni. Będą nowe skarby, nowe puzelki, nowe questy, takie normalnie na świecie rozsiane, z których będziemy mogli skorzystać i zabawić się tylko. Jeśli podbijemy tam na statku. No dobrze, pierwszym eventem jest. Main Cannon! Make ready! Trzeba będzie tym naszym skifem porozwalać różne konstrukcje stawiane przez potwory na morzu. Czyli będą takie drewniane wieże czy coś w tym stylu i będziemy w nie mogli kroić z dział. Będą też różne utrudnienia, np. przykład wir wodne, które mogą nas wciągnąć i tak możecie tam wepchnąć znajomych w kopie. Oraz będą bariery energetyczne, które będą chroniły te wieże i moby przed oberwaniem z klibomby. I co trzeba wtedy zrobić? Ano trzeba wtedy wyskoczyć z naszego stateczku, wylądować sobie, zglidować na skrzydłach na tą wieżę i sprać wszystkich tak klasycznie z miecza albo z łuku, ewentualnie katalystem. Kolejny evencik nazywa się speed ahead. I będą to wyścigi? na wodzie i w powietrzu. Czyli wbijamy na naszego skifa, wbijamy na nasz wave rider i będziemy mknęli po wodzie, łapiąc przyspieszacze, przepływając przez bramki, które będą nam coś tam dawały, w sumie jeszcze nie wiem co, ale będą też fragmenty trasy powietrznej, gdzie stateczek trzeba będzie zostawić, wystrzelić się z niego i przelecieć przez pierścienie w powietrzu i przeglajdować, żeby, nie wiem, złapać coś tam i mieć wszystkie nagrody. Czyli zarówno pływanie, jak i gliding, te mechaniki, które mnie prywatnie bawią, ale z tego co rozumiem niektórzy mają z tym problem, niektórym się nie podobały te eventy z Hughesem do latania, więc zobaczymy jak będzie. Trzymam za was kciuki, powinno być dobrze. Kolejna rzecz, kolejny event to jest Samurai Sighted! To... Mamy tutaj do czynienia kolejny raz z magu kenki, ale jest on w trochę innej wersji, która jeżeli dobrze zrozumiałem z chińskiego streama, to jest Demonic Puppet Sword Ghost. Czyli demoniczna marionetka duch miecza, jakoś tak? Jak widzicie teraz na ekranie, ta wersja magu kenki ma takie sznureczki do góry i jest tak jakby przez kogoś sterowana, czyli my chyba odgrywamy teatralnie jakąś historyczną walkę, historyczny pojedynek, który z magu kenki miał miejsce. Zobaczymy jak to będzie się w fabule mieściło, ale Sama mechanika podoba mi się bardzo. Kolejnym eventem zamykającym ten cały segment jest... Harpastum Bombs Loaded! Blow them away! <laughs> I będzie to rzucanie harpastum bombami, te... Kontekst. Ludy Harpastum to jest z łaciny Ludi, to jest gra, sport, coś w tym stylu, a Harpastum to jest konkretnie nazwa jednego sportu, który był uprawiany przez starożytnych Rzymian, jeżeli dobrze rozumiem. Najbliżej temu czemuś jest do skrzyżowania rugby i koszykówki, jeżeli dobrze interpretujesz rzeczy znalezione na ten temat w internecie, ale to jest gra, która nigdzie już za bardzo uprawiana nie jest, więc wiecie, to są dane historyczne. W gęszynie Harpastum jest określeniem na coś w formie piłki, mago magiczną, Wybuchającej piłki, którą będziemy podczas tego całego eventu ze sobą nosili i będziemy mogli ją wykorzystywać do różnych rzeczy. Na przykład do rozwalania niektórych puzelków na świecie, z tego co rozumiem, chyba trwających tylko w czasie eventu, ale też do niektórych rzeczy takich totalnie eventowych, jak na przykład ten harpastum Bomb Sloaded Blow MMOA. I będziemy mieli trzy wersje tego harpastuma i będziemy rozwalali hilczurlowe konstrukcje, które będą gdzieś tam na mapach poustawiane dla nas do rozwalenia. Biedne hilczurle. Więc jest to Gra, z tym, że nie dla hillchurli, ale jest to gra, w której będziemy po prostu biegali i oznaczone cele rozwalali na różne sposoby. Lecimy dalej do tego, na co oczywiście wszyscy czekali, czyli Echoing Tales. Ten jeden event, ten konkretny event, w którym pojawią się skiny. Znaczy, skiny są związane z tym eventem. Będziemy szukali różnych muszelek i słuchali historii z tych muszelek, więc co nam powie może? Co nam powie Shumfal? Za zrobienie tutaj tych wszystkich rzeczy będzie można odebrać sobie skin dla Barbary, który się nazywa Summertime Sparkle i jest on do odblokowania dla wszystkich, którzy wezmą udział w tym evencie, czyli tak jakby do wzięcia za darmo, ale nie za darmo, bo trzeba będzie się w tym questie, w tym evencie narobić i mieć wystarczająco dużo waluty, żeby móc Summertime Sparkle odblokować. Jest też jeszcze jeden skin, tak jakby z tego samego Setu, który zostanie zaprezentowany, z tego co rozumiem przy okazji Echoing Tales jest to skin dla Jin Seabreeze Down the Lion i będzie to skin ze sklepu za realny highs i nie było tutaj określone za którą konkretnie walutę, ale ja bym zakładał że nie za Primogemy, więc jakbym miał stawiać to skin do Jean będzie za Genesis Kryształy i wiem, że w trakcie trwania tego eventu będzie on taniej niż normalnie, niż potem, bo on zostaje na stałe zawsze będziemy mogli kupić skin do Jean, ale nie zawsze będzie on w promocji. Kolejnym niezbyt drobnym eventem będzie Kaboom Combat, jest to tak jakby skrzyżowanie gry w Zbijaka z, nie wiem, czy życia, jak w baseballu są te automaty do ćwiczenia odbić piłki. Tam to działa tak, że nie ma tej osoby z rękawicą, która rzuca do was piłką, tylko macie automat, w którym jest pełno piłek do basebola, które są wystrzeliwane w kierunku pałkarza, i ten pałkarz odbija jedną piłkę za drugą. Więc przy okazji kabumbał Combat będziemy się mierzyli właśnie z takim potworem automatem, który będzie w różne strony, ale. Relatywnie w naszym kierunku Będzie pluł tymi piłeczkami, które my za pomocą latającej cuśki naokoło nas Będziemy musieli odbijać w stronę tego automatu Aż on nie wybuchnie! Bardzo kli event I to jest fajna sprawa, którą można robić w kopie, więc dzielicie się, że... I ty jesteś z jednej strony boiska tenisowego Ja jestem z drugiej strony tego boiska w sumie bardziej do szaty na plaży I odbijamy te piłeczki, którymi on w nas wali, żeby go... Rozwalić i wybuchnąć. Kubuś Pochatek popękał balonik, tak? Co prowadzi nas do kolejnego eventu, który nazywa się Never Ending Battle. I to jest coś w stylu Contending Tides, że mamy poziomy trudności do wybrania, będą specjalni przeciwnicy i będziemy po prostu klepali fale przeciwników za falą przeciwników, aż się oni nie skończą. Będzie tam jednak nowa mechanika, która nazywa się Momentum, czyli Momentum to na polski będzie pęd, rozpęd. I działa to tak, że w trakcie trwania tych challenge'y, oprócz klepania wrogów będą zeskakiwały też takie drewniane cuśki, takie tablice do rozwalenia cele, które z harpastuma będziemy mogli trzasnąć. Jeżeli to rozwalimy, to zaczniemy dostawać różne buffy i bosty, i będzie to ten rozpęd dalej. Im dalej, im więcej rozwalonych, tym więcej tego i będziemy się samo nakręcali i klepali coraz szybciej, coraz mocniej. I ostatni z tego typu challenge eventów będzie Legend of the Vagabond Sword. I to jest ten trudny event, który ma się pojawić, bardzo mocno nawiązujący do tego, co znamy z Hypostatic Symphony. Czyli będziemy na niego wbijali, jak na domenkę, będziemy wybierali poziom trudności i buffy de buffy, które będą nas obowiązywały, utrudniały nam, bądź ułatwiały nam jakoś zadanie, a będziemy mierzyli się z trzema różnymi bossami w zależności od wybranego challenge'a. Będzie to Oceanid, Primogeowishap i Magu Kenki na różne sposoby próbujący nas rozwalcować. Do tego będziemy mieli oczywiście konkretne bonusy dla wybranych postaci, czyli jeżeli macie, nie wiem, Albedo, to na którejś z tych misji Albedo będzie miał bossy i wtedy warto go wziąć. Tak jak mówię, jest to ten trudniejszy event, więc jeżeli szukacie czegoś bardziej wymagającego, to możecie ostrożnie celować w tym kierunku, jeżeli tego nie znerfią, to naprawdę powinno być trudne. Lecimy dalej, bo czeka na nas kilka zmian z gatunku Quality of Life. Jeżeli nie wiecie, Quality of Life to są te rzeczy, które uprzyjemniają, ułatwiają nam rozgrywkę. Pierwsza to jest, że będziemy mieli nawigację przeciwników z książki przygodysty. Czyli na przykład jeżeli polujecie na Magów Abysa, tak jak ja bardzo często do tych gałązek, bo mi jest potrzebne do rozwijania postaci broni i tak dalej, To po zabiciu jednego abyss Maj'a zazwyczaj muszę wchodzić do książki przygodysty, znowu kliknąć, żeby mi pokazało, gdzie jest kolejny. Po aktualizacji 1.6 to będzie działało tak, że jeżeli jeżeli wybierzemy polowanie z Made'a i znajdziemy go na mapie, podejdziemy i go sklepiemy, to w momencie zgonu jednego z Made'a mapa automatycznie zacznie nam pokazywać miejsce, gdzie jest kolejny i nie będziemy musieli wchodzić do książki przygodysty, wyszukiwać maga i klikać i klikać i klikać i klikać. Czyli bardzo wygodna sprawa, coś na co czekałem, kiedy ja zacząłem narzekać na ten temat. W okolicy aktualizacji 1.1, wydaje mi się, więc poczekałem sobie 5 aktualizacji i mamy to! Kolejna zmiana jest tylko dla tych, którzy grają na PC, więc zostaną dodane nowe skróty klawiszowe, które ułatwią nam zarządzanie tym wszystkim. Na przykład pod klawiszem O będziemy mieli friends listę, a pod klawiszem L będziemy mieli party listę. Ostatnią zmianą z gatunku Quality of Life jest podgląd do tego, co dzieje się na domence, czyli wbijając w domenkę, klikając na nią, zazwyczaj mamy krótki opis tego, co na nas tam czeka, który tak naprawdę nie daje nam nic, bo jak robiliście to setki razy, to potem miesza wam się i tak tu, w której były które moby. To teraz będzie taki znaczniczek I, który jak klikniemy, to wtedy zobaczymy po prostu, jakie tam moby są. Będzie wypis wszystkich mobów razem z ikonkami. Wchodzą też spore zmiany do Serenity Pod, czyli do naszego Imbryczka. Posiadani przez nas bohaterowie będą mogli za pomocą specjalnych itemów zostać umiejscowieni wewnątrz Imbryczka, czyli w naszych domkach. Bohaterowie, którzy znajdują się w Imbryczku, będą generowali Friendship Expa, czyli będziemy wbijali z nimi poziomy przyjaźni, kiedy siedzą u nas w domu. Zostaną dodane nowe meble, specjalne meble i różne inne około meblowe rzeczy, w tym też ulubione meble bohaterów niekoniecznie meble, na przykład dla Venti'ego ulubiona jest fontanna. Więc jeżeli drwiemy tą fontannę, skrawcimy tą fontannę i postawimy tą fontannę u siebie przed domem, postawimy tam Wendy'ego, to on poleci do tej fontanny i będzie bardzo, bardzo z tego faktu zadowolony. Znaczy, że ta jego ulubiona fontanna tam jest. I żeby było zabawniej, jeżeli mamy danego bohatera, mamy jego ulubione meble, miejscówki czy cokolwiek i stworzymy to tam dla niego, to będzie on na nas w przyszłości czekał z odpowiednią nagrodą. Wśród tych nagród, oczywiście, są primogemy. I ostatnia informacja do housingu: nie da się, powtarzam, nie da się postawić basenu. I zabrać z niego drabiny Potwierdzone info A Teraz uwaga, spekulacje, może drobne spo... nie, Spekulacje, które były na tym streamie Więc to wszystko jest z streama Ale jakoś odnosi się daleko, daleko, daleko w przyszłość I część z tych rzeczy mogą się zmienić Nawet twórcy zaznaczali, że to może się zmienić To wrzucam to w zakładkę spekulacje Kamisato Ayaka została potwierdzona Oczywiście na przyszłość, nie na aktualizację 1.6 Proszę się nie nastawiać spokojnie Ale Kamisato Ayaka, tak jak w poprzedniej aktualizacji Mieliśmy Yae Guji, Yae Sakura O tym będzie parę słów więcej za moment która w chińskiej wersji streama, w anglojęzycznej nie, ale w chińskiej wersji streama Mówiła nam o rzeczach, które tam z Inazumą będą związane Tak tym razem narrację prowadziła Kamisato Ayaka I przedstawiła nam kilka wysp z Inazumy, na których się w przyszłości znajdziemy Żebyśmy z wyprzedzeniem mogli się nastawić, czego tam oczekiwać Pierwszą jest... Watatsumi Island. Przetłumaczone z chińskich znaczków to będzie Sea Wish Island, czyli wyspa morskiego życzenia, czy życzenia z morza. Jest to bardzo wizualnie fajna miejscówka. Będą tam purpurowe liście, rośliny będą bardziej fioletowe niż zielone. Będziemy mieli tam góry, ładne widoki. Ogólnie będzie super, ale to wszystko będzie się działo na drugim końcu jakby od głównego nurtu i na zumy. Jak będziemy zwiedzali, to musimy uważać, bo siedzibę tam mają rebelianci. Tutaj jakaś zaczęła wchodzić w takie jakieś drobne polityczne roszady i się zatrzymała i przez Mówić dalej, więc mieliśmy drobny spoiler tego. Co się dzieje fabularnie w Inazumie? Że jest rebelia, która się nie godzi na odbieranie wizji, i są tam tarcia z Boginią, czy z Shogunatem, czy kto konkretnie za tym stoi, w sumie nie mam pewności. Kolejne to jest coś, co się nazywa Serai Island. I jest to taki elektro -pseudo wulkan To jest raczej smutna sprawa, to jest to centrum wiecznie trwającej burzy. I tam będziemy musieli uważać. Tam jest jakaś tajemnica do rozgryzienia, co gdzie i jak. Nie wiem, to trochę wygląda jak wulkan. Nie jestem pewny, czy to jest wulkan, czy to jest po prostu burza, która rozurała. Kawał wyspy. Wydaje mi się, że to jest groźniejszy kawałek terenu, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Następne coś się nazywa Curum Island, i jest to Wyspa Mgieł. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu, w sumie. Nie jestem pewny, czy wrzuciłem to na jakieś nagranie. Były jakieś przecieki na temat tego, że Michał kombinuje z mgłą jako taką bardzo z myślą o PlayStation 5, że implementują na beta testy nową technologię do zarządzania mgłą jako taką. Coś to co widzieliśmy w dwóch przypadkach już w tym momencie w grze. Raz, jeżeli macie ustawione wszystko na wysokie detale, to jak odpalacie Serenity Pot, jeżeli odpalacie im bryczek, to jest, są tym mgły i lata. To wszystko to jest właśnie użycie tej nowej technologii. A druga sprawa, przy okazji Battlefront Mysty Dungeon tam też jest trochę tej mgły na podłodze i jest to ta nowa mechanika zarządzania mgłą jako taką, tymi wszystkimi partiklami, więc idziemy w tym kierunku. I z tego co rozumiem, cała ta zabawa nie była robiona z myślą o Serenity Pod i o Misty Dungeon, to przy okazji. Nawet nie o PlayStation 5, tylko z myślą o właśnie Curumi Island, czyli o Wyspie Mgieł. Co tam będzie? Zobaczymy, to bardzo tajemnicza sprawa. Zostało również przedstawione puste drzewo z piórami. Właściwie te liście wyglądają jak pióra, ale tu będzie jakaś taka zamieszana historia, albo jakieś bardziej mroczne kawałki z tymi wykrzywionymi nasionami, który wygląda bardziej jak SIL, który czegoś chroni, czy właściwie coś zabezpiecza, żeby nie mogło się wydostać, ale to są moje spekulacje. I ostatnią pokazaną miejscówką jest Narukami. Taisha to jest ta wielka świątynia Narukami, którą zarządza Jae. I tutaj, tak, kilka słów o Jae. Ja z BET miałem info, że ona była testowana pod nikiem Jae Sakura. Z wcześniejszego streama tej chińskiej wersji wiemy, że to jest Jae Guji. Wygląda na to, że to Guji to jest jej tytuł, to jest jej tytuł, funkcja. Jaką spełnia w Wielkiej Świątyni Narukami. <noise> Czyli bardzo możliwe, że ona się nazywa ja Sakura, a pełni funkcję Guji. Ale tu mnie ktoś popraw, bo widziałem różne spekulacje na ten temat, więc dalej nie jestem przekonany, jak ona się naprawdę nazywa. Więc skrócę to do Jae. I Narukami Taisha to jest miejsce, do którego Kamisato, jaka zapraszała nas na początku tego całego wywodu na herbatkę. Więc jak będziemy w Wielkiej Świątyni. To możemy podbić do i... i trzasnąć razem wspólnie herbatkę. No dobrze, pamiętajcie, że konkurs się zakończył, ale powróci w najbliższy poniedziałek, więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i zapolować na kolejnego z listy ten anemożelek będzie jutro pojutrze leciał do zwycięzcy, ale na kolejnego slajma to w poniedziałek będzie nowe zadanie dla was i będziecie mieli 5 dni na jego wykonanie. I pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i sprawdźcie jak długi cooldown pozostał wam na waszym parametric transformerze. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam. więc życzę Życzę wam miłego dnia dobrego jedzonka świetnych pięciogwiazdkowych rolników. Boże Karinji wam sprzyja i wiatry wieją w stronę i na zumy, żebyśmy mogli tam dopłynąć bezpiecznie. Do następnego i hej! I teraz jak to sensownie zmontować, żeby się nie pogubić ze wszystkim? Żeby się nie